Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Elden Ring. Jest to kontynuacja naszej gry solo, ponieważ nadrabiamy zaległości. I w tym momencie chciałem iść na dachy. Jesteśmy w akademii, dokładnie sala debat i stąd ruszamy sobie na dachy. Zwiedzimy całe dachy i później ruszymy dalej. Myślę, że w ciągu dwóch odcinków jeszcze uwiniemy się z zaległościami i wrócimy do kooperacji. Jeśli dobrze wszystko się uda, to następny odcinek kooperacji nie będzie w duecie, a zagramy w trójkę. Będzie bardzo fajnie, bo im więcej, tym weselej. Dobrze, i ruszamy. Całkiem przyjemnie. Tu byliśmy. Czyli nic ciekawego nie ma. Zobaczymy, czy tu coś odnajdziemy. Tak, tu jest przedmiot. Pułapka, czy nie? Nie. Złoty run. Mogę ulepszyć sobie kostur, zanim wyruszyliśmy. No ale trudno, skoro już tu jestem. Dobrze, i teraz po kolei. Raz, dwa i trzy. Ptasi hełm mariotkowego żołnierza. Kształtowa strzałka. O! O! Zobaczcie, jak mi zaskoczył. Mana. Życie. Właśnie. Ja mam cztery łuki runiczne, nie będę ich marnował na razie. Przed tobą przedmiot. No faktycznie jest przedmiot. Bełt z meteorytu. I dach do zaskoczenia, ale czy my tu możemy wyjść? Nie, tu nie ma żadnej drabiny. Tam, jak się domyślam, schodzimy z góry. Tak, czy nie? Czy tutaj? Nie, tu na pewno nie. Czyli to jest jedyna droga tam. Tak, bo tu nic więcej nie ma. Czyli na razie idziemy tam. Okej. Wszystko jasne. Bo z tego co pamiętam, to trzeba będzie kilka razy tu zawrócić. O. My tak tu wchodząc, zejdziemy tam. No dobrze, spróbujmy tam przeskoczyć. Jak się uda, to fajnie. Jak nie, no to szkoda. O, udało się, super. O, przedmiot. Krótki łuk. Nina strzała. Co my tu mamy? Nie. Co może? Jak już wam wspominałem w poprzednim odcinku, chciałem z początku zrobić postać pod inkantację. Ale stwierdziłem, że po Selith będziemy mieli dużo smoczych serc i będziemy mogli zrobić pod smocze inkantację. Więc na razie zagramy sobie magiem. Mam też w planach piromantę, który również jest bardzo potężny.
ale to w następnej kolejności. Będę chciał Wam pokazać jak najwięcej bolidów podczas tej serii, bo myślę, że do czerwca, jak wyjdzie dodatek, zdążymy ją zakończyć i zrobić całkiem przyjemną postać pod dodatek, który myślę, że będzie bardzo wymagający. Jak każdy dodatek od studia From Software. Kusza pełni księżyca. I czy my mamy tu już wszystko, czy tu nie ma wyjścia? Nie jest wyjście. Super. Nie musimy powtarzać. Kamień kowalski czwartego poziomu, bardzo fajnie. Na pewno się przyda. Czy nigdzie nie ma przeciwnika? Tam jest niżej. Wróciliśmy do punktu startowego. Skaczemy jeszcze raz. I teraz popełniłem błąd. Zobaczymy się tutaj po cięciu. Nie. Myślę, że to będzie najoptymalniejsze, żeby Wam nie przedłużać. No to co? Krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. Jesteśmy po krótkim cięciu. No to co? Próba numer dwa. Udało się. Ale idealnie się nastawił. Dobra, próbujemy jeszcze raz przeskoczyć. Udało się. Udało i teraz tak, tu mamy przedmiot. I stamtąd przejdziemy tam. Czy tu jest przedmiot? O! O. Ciekawe. Czy tu będzie jakiś przedmiot? Zejście. No nic, trudno. Ominęliśmy ten przedmiot, zobaczymy co będzie dalej. Włączmy naszą lampę. O. Udało się. Błyskamienna korona lazuli. Zobaczmy co to jest, może coś ciekawszego niż to co mam. Co ona robi? Jedna z błyskawicznych koron przekazywanych uczonych z Rei Lucarii, których badania doceniono, zwiększa inteligencję i zręczność kosztem punktów życia. Myślę, że zręczność aż tak nie potrzebuję, a punkty życia mogą się przydać. Bo jednak jestem dosyć papierową postacią teraz. Błyskamienny, ponury kamień, znaczy się. Dobrze, uleczmy się. Czy my tu coś odkryjemy? Tu na razie nie. Musimy się wspiąć wyżej. Myślę, że w wolnej chwili jeszcze podskoczę po ten przedmiot, który tam był. Za czym to było? Że tak strasznie daleko tam nie jest. Tu mamy przedmiot. Klucz nasyconego miecza. O, jest to klucz, którego używa się tam, gdzie są te trzy wieże, czy cztery wieże. Kamień kowalski trzeciego poziomu. Genialnie.
W tym momencie nam bardzo to, jest to bardzo potrzebne, żeby ulepszyć sobie kostur do wyższego poziomu. Jesteśmy na dachu. Wow. No, jak wpadł w szał, to trochę niebezpiecznie. Uważaj na górę. Udało się. Ptasika marynetkowego żołnierza. Magiczny smar. Zaraz wam pokażę, gdzie teraz możemy wejść. Jeszcze sprawdzę, czy tu z drugiej strony nic nie ominęliśmy. Bo nie chciałbym pominąć żadnego przedmiotu już teraz. Tu nic nie ma. Tam jest przedmiot. Jesteśmy w jednej z pierwszego w ogóle wejścia do akademii. Zaraz wam pokażę, jak zejdziemy na dół, bo blokujemy sobie tu skrót. Złoty run. Teraz tak. Tu jest przedmiot. Ale żeby po niego zejść, to wolę zeskoczyć w ten sposób i w ten. O, i mamy błyskamienny klucz do akademii. Dobrze, udało się. Tu nic nie ma. I co mamy? Błyskamienna korona bliźnioksiężnika. Już sprawdzamy, co to jest. Co nam to da? To jednak tutaj znacząco podbije. Kosztem życia, energii. Jedna z błyskamiennych koron przekazywanych uczonym z Rei Lucarii, których badania doceniono. Znacznie zwiększa inteligencję kosztem punktów życia i energii. No myślę, że w dalszym etapie jak najbardziej. Teraz jeszcze niekoniecznie. Nie mamy many. Uzupełnijmy sobie. O ty. Taki jesteś cwany? No nie za cwany. No dobra. Dobra. Dało się. Gdzie tu jest skrót? A z drugiej strony. Widzicie. Wiedziałem, że gdzieś jest, ale nie wiedziałem gdzie. Udało się. Rozgocący kryształ. Kolejny czar. Bardzo się nam przyda. Kopnij drabinę. Jak wyglądamy? Trzy butelki do leczenia. A, myślę, że damy radę. Dobrze. Tutaj. I tutaj. I teraz przed nami będzie bardzo potężny przeciwnik. Z tego co pamiętam, naprawdę był jednym z trudniejszych. No. Tak mi się mogło tylko wydawać. A tutaj mam błyskamienny kostur Azura. No to myślę, że już coś ciekawszego. No to.
52 inteligencji. I tu już może być bardzo ciekawie. No ale to w dalszych etapach gry. W tym momencie myślę, że zrobiliśmy prawie całe dachy. Chciałbym jeszcze zebrać ten jeden przedmiot, który tam mamy. A co, przeniesiemy się do tego punktu i zaraz go zdobędziemy, nie? To jest to sala debat. Bo tu już mamy wszystko. Tu. Lecimy. Jednak dachy nie były tak długie. Jak się mogło wydawać, ale jeszcze może nie wszystko zrobiłem. Może coś mi się jeszcze gdzieś przypomni po drodze. No widzicie, jesteśmy praktycznie już na miejscu. I teraz tak. Tam jak pójdziemy. Czy mnie się wydaje, czy to jest jeszcze jedna ścieżka? Może mi się tylko wydawać. Kurczę. Faktycznie wygląda, jakby to jeszcze jedna ścieżka była. Pójdźmy po ten przedmiot, a później sprawdzimy tą drugą ścieżkę. Najwyżej zrobię krótkie cięcie przed tym. A, tylko złoty run tu był. Wiecie? Chyba tylko mi się wydawało. Bo stamtąd byśmy zeszli tu. I doszli do tego miejsca, czyli wracamy do punktu wyjścia. Przeniesiemy się teraz do pewnej osoby, której przekażemy klucz do akademii. Porozmawiajmy. I teraz tak, wszystkie czary, te, które sprzedaję, mamy. Tak, i on wraca do akademii. I teraz tak, dostaliśmy gest erudycję, który jest potrzebny do odblokowywania kolejnych punktów, gdzie my zajmiemy medaliony pamięci.
think with your blood, perhaps, who knows? I teraz tak, tutaj nic i dobrze. My teraz się przeniesiemy do akademii. Pokażę wam, gdzie on jest. To jest szubrawiec czytający z palców. I teraz tak, to jest sala szkolna. Wychodzimy z niej. I tu znajduje się nasz Tops, dzwonek kulisty Topsa, błyskawiczny kostur Akademii i bariera Topsa. Czyli quest Topsa mamy zakończony. Wrócimy teraz do okrągłego stołu, ale jeszcze zanim to chciałem wam coś pokazać, bo właśnie zapomniałem o czymś. Zmieniając sobie postać, przebudowując, byłem w kościele przyrzeczeń. Tu przekazałem wszystkie księgi i wszystko naszemu papieżowi, że tak to określę. I zaatakował mnie tutaj łowca dzwonków kulistych. Pokonałem go oczywiście. Jego już nie ma i miałem z niego dzwonek, który już przekazałem. Naucz się błyskami. Nie widzicie? Wszystkie czary tu już wykupiłem. Wszystko przekazałem i teraz tak o cudzie. To ten. I dobrze, tu mamy wszystko. Czyli wracamy do okrągłego stołu. Tam przekażemy dzwonek kulisty. Naszej pani od dzwonków. Nie, przekażmy pewien dzwonek kulisty. Dopiero później zaczniemy myśleć o ulepszeniu naszego kostura. Zaoferuj dzwonek kulisty. Dzwonek kulisty Topsa. I teraz tak. O, mamy tutaj sklep Topsa, czyli tutaj nic. I teraz tak, kup. Po przekazaniu tego dzwonka doszło mi odłamek błyskamienia i wydaje mi się, że nic więcej, bo tu kamienie miałem. Nie wiem, może nie zwróciłem uwagi, co jeszcze doszło, ale wydaje mi się, że nic wielkiego. No to co? Tu zakończyliśmy. Cóż jeszcze mogę wam pokazać, co ominąłem, czego nie zrobiłem? Tu mamy wszystko w Selid. Tu jest zrobione. Ta strona jest zrobiona. W miarę możliwości oczywiście. I teraz tak. Tu jest droga do windy Dectus. Tu w lesie jest nocna kawaleria. Którą tą drogę musimy teraz odblokować również. I również musimy odblokować sobie tą drogę. I również musimy wejść tutaj. Więc może zanim dobrze zaczniemy, dojdziemy tu i na tym zakończymy odcinek, a na tym odcinku ruszymy resztę dróg. To co? Wyspa Czarodzieja. Którym, gdzie bym jeszcze pokazał? Tutaj chyba się blokowuje żółwiami te zejścia, ale zaraz zobaczymy, bo chcę wam pokazać, jak ten gest erudycja też działa. Tak, tutaj żółwiami się blokowuje. Wieża testu, dobrze, to nie. Jak dobrze pamiętam, to ta wieża jest tutaj. I pokażę wam, jak ten gest odblokowuje drabinę. Zmienimy gesty. Stryknięcie palcami już nam nie będzie potrzebne. I znajdźmy erudycję. Jest erudycja. Jak widzicie, niech prowadzi cię erudycja. I teraz spójrzcie. Widzicie? Odblokowała nam się drabina. Oczywiście wcześniej już zdobyliśmy medalion.
ale za pomocą gestu w kilku miejscach, z tego co pamiętam, będziemy mogli odblokować sobie przejście. Tu już byliśmy. Zebraliśmy nasz medalion. Gdzie jest pusto? Ale chciałem wam zaprezentować ten gest. No dobrze, to ruszamy do tej wieży i ruszamy sobie do następnego punktu łaski. Ustawmy sobie jakieś dwa punkty orientacyjne. Bo z tego, co mi się wydaje, to gdzieś jeszcze jakaś jaskinia powinna być. Nie będziemy tu walczyć z tymi wszystkimi przeciwnikami, bo to nie ma sensu. Usypiający smar. Zbierajmy tylko przedmioty, które tu się znajdują. Lećmy tam sprawdzić, czy tam nie ma żadnej jaskini. I ruszymy już w naszym kierunku. Nie, to myślę, że nic nie będzie. Ponury kamień kowalski. I wiecie co, czego znowu nie zrobiłem? Nie ulepszyłem kostura. Po raz kolejny. No ale dobrze. Tu mamy punkt łaski. Na początku tej ścieżki. Blokujmy tą ścieżkę sobie. Dalej. Zobaczymy, jakie obrażenia będziemy im zadawać. Udało się. O, zatruliśmy się. Nie, prawie. No dobrze, udało się. Przywrócono też buteleczkę z maną. To uzupełnimy od razu manę. To są napisy, co one będą mówiły. Uważaj na urwisko. Czyli gdzieś coś tu jest. Tak, tam jest kolejne wejście. Co tu mamy? O, krwawa róża. Coś nowego. Sprawdzajmy wszystkie zakątki, czy nic ciekawego tu nie znajdziemy. No tutaj jako czarodziej to naprawdę mamy wyborną sytuację, bo nie musimy się do nich zbliżać. Uzupełnimy manę.
I jedziemy dalej. Super. I dalej. Mana? No powiem wam, że na tym etapie gry już czarodziej jest super wygodną postacią, że tak to określę. I wjedźmy na górę, zobaczmy co tu jest. Co my tu znajdziemy? O kurde. Udało się. Super. Jedźmy wyżej. Co my tu znajdziemy? To jest w ogóle w kierunku tym, który byśmy wracali. O, mamy kupca. Super. O nie, to nie kupiec. Pomyliłem się. Byłem święcie przekonany, że to jest kupiec, nie? Zapomniałem, że przy kupcu siedzi koń. Tu jest kupiec. Czy koń, osioł. Zwierzątko jego. Czego ci trzeba? Zobaczmy, co masz. O, łuki runiczne. To zdecydowanie. 3. Pas, mięso, książka z przepisami wojowników nomadu, to weźmiemy. Tarcza to nie. To na razie też nie. Czarujące. Już? No już. Przecież nie mam, nie wiadomo ile dokupię. Tam jest. O. Przydałoby się tam wrócić. No dobrze. Ale jeszcze sprawdźmy, co tu jest. To jakiś budynek. A w budynku punkt łaski. Super. A jak jest kościół? To jest i wzmocnienie butelki. Święta łza. Czyli wzmocnimy sobie naszą buteleczkę. A gdzie my teraz jesteśmy? W połowie tej tutaj drogi. Wszystko prowadzi, żebyśmy szli w tym kierunku. Butelki, wzmocnienie, tak, wiecie co, ruszę chyba ulepszyć nasz kostur, sprawdzimy w ogóle jak to wygląda sytuacja z kosturami. Kostur górnika to nie, ale ten błysk ostrza jest ciekawy. Chociaż ten tu się skaluje na B. Wrócimy do okrągłego stołu i spróbujemy coś podziałać w tym temacie. Tu jest to. Naszego ducha nie możemy wzmocnić. Wzmocnij oręż. I teraz tak, tu wzmocnimy tylko na ten poziom. Spróbujmy. Tu już skacze od razu na B i też zwykłymi kamieniami kowalskimi. Pomyślę, który kostur ulepszymy. Na razie nie będę mieszał. Ruszymy. Jeszcze raz tą ścieżką. Myślę, że przejedziemy ten kawałek. Ale to już w następnym odcinku. W tym odcinku to było tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, by subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki i komentarze. I do następnego. Cześć!
extension.